Dzień dobry. Witam Państwa na wykładzie, który będzie dotyczył okresów historii Lublina i okresów historii Polski, który w ostatnich latach nie znajdował się w kręgu zainteresowania szerokiej publiczności, czy tej publiczności, która interesuje się na przykład okresem międzywojennym, tym stylem życia, tamtą kulturą, tamtą muzyką, tamtym kinem, czy na przykład potrawami. Ten czas, o którym dzisiaj będę mówiła, to jest moment, zdaje się, na który dopiero moda nadchodzi. Ponieważ są to czasy, które nastąpiły po II wojnie światowej, po zakończeniu tego strasznego, potwornego kataklizmu, który zniszczył Europę i który w dużej mierze również zniszczył Lublin. I ta prezentacja będzie dotyczyła takiego momentu, w którym Lublin dźwiga się po tym strasznym kataklizmie. Natomiast będzie ona dotyczyła spraw nie tych bardzo poważnych, politycznych, które w tamtym czasie były bardzo dramatyczne, drastyczne i być może właśnie dlatego o tych latach 50. my nie jesteśmy chyba jeszcze w stanie mówić w taki sposób frywolny, w taki sposób analizujący kulturę, modę, sposób bycia, bo w takim ujęciu bezpośrednim, w takiej społecznej narracji te czasy kojarzą nam się jako okres taki bardzo ciemny, brutalny, czasy stalinizmu, czasy restrykcji na opozycji politycznej, czasy męczarni w więzieniach UB. I to jest czas też nie bardzo dawny, nie bardzo daleki, to znaczy wielu ludzi, którzy dzisiaj żyją, pamięta tamte czasy ze swojego dzieciństwa, pamięta te restrykcje, które dotyczyły ich rodziców, ich krewnych, ich znajomych i dlatego trudno jeszcze dzisiaj złapać taki odpowiedni dystans historyczny, który pozwoli nam popatrzeć na te czasy trochę z innej strony. Ale tak jest w historii świata i jest tak w historii ludzkości, że nawet te najczarniejsze momenty mają też tą swoją stronę drugą, to znaczy życie toczy się za wszelką cenę i życie takie, które sprawia satysfakcję, życie młodych ludzi, życie młodzieży, no toczy się w czasach wojny, czy w czasach takiej jakiejś ciemności politycznej, tak samo jak we wszystkich innych momentach dziejowych. I to, że te czasy młodzieńcze przypadają na takie trudne chwile historyczne, to powoduje oczywiście pewnego rodzaju traumy, ale też powoduje, że ci ludzie, mimo że po latach wspominając te czasy, ciągle uważają, że no to była jednak nasza młodość. I tak powstańcy warszawscy przecież też tak wspominają te czasy. Ci, którzy walczyli na frontach, też wspominają to jako te czasy młodzieńcze, chociaż trudne. A lata 50. tutaj są takie szczególnie takie dwuwarstwowe, takie nieoczywiste, bo z jednej strony na tym zamku, który tutaj widać w tle, do 54 roku była jeszcze katownia służb bezpieczeństwa komunistycznego państwa, wcześniej była katownia gestapowska, ale stoją tutaj dzieci, które trzymają się za ręce na tej skarpie, patrząc na miasto żydowskie, które nie istnieje, jest tam tylko taka pusta, ziejąca przestrzeń i w tle widać stare miasto i odbudowującą się nową strukturę urbanistyczną na terenie tego dawnego miasta żydowskiego. Także życie no, na kraterze, życie, które wraca mimo wszystko i no, dzięki temu tak naprawdę świat toczy się dalej. Te czasy, lata 50. w Lublinie szczególnie były bardzo ciekawe, ponieważ tutaj
między innymi dzięki temu, że powstał z gruzów, otworzył się na nowo jeden z pierwszych w ogóle uniwersytetów w Polsce, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. To katolicki dodatkowo dodaje tutaj takiej pikanterii, no bo w czasach tego budującego się komunizmu Katolicki Uniwersytet ruszył już w 1944 roku i on zaczął ściągać do Lublina, czy właściwie do niego zaczęli ściągać ludzie, którzy nie mogli się odnaleźć w innych warunkach na innych uczelniach z różnych powodów, głównie z takich powodów, że byli po prostu tym pierwiastkiem niepożądanym klasowo, czyli mieli nieodpowiednie pochodzenie arystokratyczne czy ziemiańskie, albo burżuazyjne, albo byli opozycjonistami politycznymi i po prostu gdzie indziej otrzymywali wilczy bilet, natomiast na KUL-u mogli się odnaleźć. Także KUL to jest ten właśnie moment, gdzie zaczęło ogniskować się też takie bardzo intensywne życie kulturalne, i wcale nie do końca powiązane z religią katolicką, ponieważ no było to środowisko również bardzo tolerancyjne. I tutaj przygotowałam kilka takich dat, które wydaje mi się, że zupełnie subiektywnie w moim odczuciu wpłynęły na to, jak kształtował się ten obraz krajobrazu kulturowego w latach 50. w Lublinie. Pierwszym takim ważnym punktem było w ogóle oswobodzenie Lublina od Niemców. Tak napisałam, tak ujęłam tę frazę, ponieważ no właściwie, gdybym powiedziała wyzwolenie, tak mówiono wtedy, nadeszło wyzwolenie. Dzisiaj wiemy, że to wyzwolenie było bardzo gorzkie i nie do końca wypełniało wszystkie znamiona wolności, ponieważ no, odeszła jedna władza, która przez poprzednie lata tutaj trzymała nas za gardło i nadeszła następna. Natomiast ten lipiec 1944 roku był mimo to bardzo takim radosnym miesiącem, właściwie koniec lipca w Lublinie, te walki trwały tam no, w 20 dniach lipca, 25 lipca, to jest ten moment, no, już kiedy tutaj Niemców nie było. I był to moment szczerej radości ludności. Zachowały się z tego czasu zdjęcia, gdzie ludzie stoją na krakowskim przedmieściu, machają do żołnierzy, dziewczyny skakują w letnich sukienkach na samochody tych rosyjskich soldatów i jest euforia, rzucają im kwiaty, bo skończyła się w tym momencie wojna w takim rozumieniu no, działań wojennych. 1944 rok, przypominam, że kapitulacja Niemiec nastąpi tak naprawdę niemalże za rok dopiero, więc tutaj bardzo szybko już no, walk nie było. I to spowodowało, że ściągali tutaj ludzie jako do no, jedynego właściwie tutaj już po tej stronie Bugu, między Wisłą a Bugiem dużego miasta, rzesze różnych ludzi, którzy gdzieś przetrwali wojnę na wygnaniu, między innymi Żydzi, którzy się ukrywali, którzy spędzili okupację na terenie Rosji, ludzie, którzy wychodzili gdzieś tam z partyzantki, oni wszyscy trafiali tutaj do Lublina, łącznie z tymi, no, którzy tutaj również przed wojną mieszkali. I już w 1944 roku i to PKWN, czyli władze te komunistyczne, nakazały otworzenie KUL-u w pewien sposób, terroryzując ówczesnego rektora, stawiając go pod ścianą, mówiąc, jeśli wy nie uruchomicie, to my uruchomimy ten uniwersytet, ale na czele nie pozostawimy księdza. I bardzo szybko zresztą KUL ruszył, o czym już mówiłam. Niemniej jednak te lata późne, 1940-1949 rok, to czas wprowadzenia takich bardzo silnych restrykcji, takich ideowych. Tutaj już nie będę tak głęboko w to wchodzić, bo
Ja też nie jestem historykiem, więc nie są to sprawy łatwe. Natomiast tutaj najważniejsze jest to, że wprowadzono z punktu widzenia takiego właśnie artystycznego i estetycznego socrealizm, który zapanował i do 1953 roku był takim obowiązującym stylem narzuconym w pewien sposób reżimowo, który miał sławić to dzieło ludu, robotników oswabadzających się spod jarzma tych panów, którzy ciemiężyli lud. I jak to zwykle w Polsce, bo rzeczywiście nasza historia jest nieoczywista, niejednorodna, jest przez to bardzo ciekawa i właściwie to też powinno nas uczyć, właśnie ta historia powinna nas uczyć liberalizmu, powinna nas uczyć takiej wielkiej tolerancji dla inności, bo na przykład w 1949 roku miał miejsce bardzo ważne wydarzenie dla Lublina i bardzo ważne wydarzenie dla właściwie całej Polski, a mianowicie Cud Lubelski, czyli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wiszący w katedrze, kopia tego obrazu częstochowskiego, zaczęła płakać łzami. I później ten cud został nawet przez Kościół nieuznany za cud, niemniej jednak wtedy był to taki pretekst, taki powód do tego, żeby coś takiego urodziło się w ludziach, co kazało im szukać takiego właśnie trochę buntu, takiego trochę wyzwolenia, jakiś taki pierwszy ruch, który odwoływał się znowu do tych tradycyjnych wartości, do religii i też do niepodległości. Zresztą to jest dobrze opisane w literaturze historycznej i restrykcje, które zapanowały po tym takim ogromnym ruchu, też biorąc pod uwagę, ilu ludzi tutaj do Lublina przyjechało celebrować ten cud i jakie były kontrmanifestacje organizowane przez te władze państwowe, przez te aparaty władzy, były również ofiary, więc to pokazuje, że ta ranga tego wydarzenia była ogromna nie tylko ze względu religijnego, tylko właśnie ze względu takiego buntu na tle jakiejś takiej niezgody na tą rzeczywistość straszną, którą generował stalinizm. I tutaj to jest też temat bardzo dramatyczny, bardzo ciężki i ciągle bardzo żywy. I dlatego właśnie ten okres trudno nam z takim zimnym, historycznym dystansem rozpatrywać, bo AK-owcy siedzieli w katowniach, byli represjonowani, nie mogli się uczyć, ziemianie byli pozbawieni swoich majątków i właściwie wszyscy ci, którzy jakikolwiek majątek przed wojną posiadali, od sklepiku spożywczego do fabryki, tak naprawdę wszystko to utracili również na skutek tej nacjonalizacji, która w tym czasie szalała, to znaczy przejmowano na własność państwa wszystkie duże zakłady przemysłowe, a małe traktowano w taki sposób, żeby nie mogły funkcjonować i rzeczywiście wkrótce z końcem lat 40. właściwie większość tych prywatnych interesów wymarła. Także ta rzeczywistość drugiej połowy lat 40. i początku lat 50. nie była wesoła. Właściwie to był czas bardzo mroczny i dopiero śmierć Stalina w 1953 roku spowodowała, że po pewnym czasie nadeszła tak zwana odwilż. Już po śmierci Stalina, dosłownie w tym dniu, po tym dniu, to zaczęło być odczuwalne, że zaczęły się te rygory luzować.
I w 56 roku, kiedy dotarł do Polski ten słynny tajny referat Chruszczowa, gdzie on opisywał zbrodnie stalinizmu i taką krytykę tego reżimu, to tak naprawdę wtedy no, nastąpiła taka poważna szansa na jakąś reformę tego systemu. Natomiast ta odwilż po 53 roku, trwająca do 57 roku, ponieważ wtedy dla odmiany znowu wszystko się zaostrzyło, bo Gomułka no, zdecydowanie zawrócił z tej drogi demokratyzacji socjalizmu, oczywiście no, na skutek nacisków Moskwy. Było to też po powstaniu na Węgrzech, gdzie no, Moskwa już zaczęła zaciskać dłoń ponownie. Natomiast w tym czasie, między 53 a 57 rokiem, w czasie tej odwilży rzeczywiście narodziły się bardzo ciekawe pod względem takim kulturowym zjawiska, i to począwszy właśnie od takiej popkultury, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli literatury, gazet czy filmu, do bardzo ciekawych zjawisk artystycznych, które wtedy można było robić. I też tutaj podaję datę 1955 rok jako rok, w którym odbył się Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. Tutaj też widać znaczek taki pamiątkowy tego zjazdu. I to jest ciekawe, bo właściwie można by powiedzieć, no, błahe wydarzenie. Przyjechała młodzież, studenci z różnych państw świata i po prostu przechodzili pochodami po ulicach Warszawy, spotykali się z młodzieżą polską. Okazało się to jednak dla kultury, też właśnie dla takiej kultury popularnej i dla pewnego rodzaju takiej tożsamości czy świadomości tych młodych ludzi bardzo znaczące, ponieważ ten zjazd, który miał za zadanie pokazywać wyższość systemu socjalistycznego nad systemami zachodnimi, tej młodzieży zachodniej to chciano pokazać, okazało się zupełnie odwrotnie, że to polska młodzież zobaczyła powiew zachodu, powiew tej wolności, kolorowo ubrane dziewczyny, radość tych muzyków latynoskich czy kubańskich, i to wywarło ogromny wpływ, i pokażę Państwu, że to wywarło też wpływ na przykład na modę tamtego czasu, co jest bardzo ciekawe. Także to są te subiektywnie wybrane przeze mnie daty. Myślę, że wielu z Państwa mogłoby tutaj przywołać jeszcze jakieś swoje dodatkowe momenty, na które oczywiście jestem otwarta, i jeśli ktoś ma takie sugestie, to bardzo chętnie pod tym filmem na YouTubie poczytam komentarze. Zachęcam w ogóle Państwa do dyskusji na ten temat, bo myślę, że temat jest bardzo ciekawy i warty zgłębiania, szczególnie, że wielu z Państwa i wielu z ludzi jeszcze ciągle funkcjonujących, no po prostu ma co wspominać z tamtego czasu. O, przepraszam. O, tutaj jeszcze raz przywołuję ten koniec wojny, bo to jest, no wiadomo, to był moment bardzo wyjątkowy, symboliczny, i wielu ludzi, nawet tych, którzy byli wtedy małymi dziećmi, zapamiętało ten czas. I tutaj zdjęcie gdzieś z rosyjskich archiwów, które ja wyciągnęłam z internetu, pokazujące już między innymi też te zniszczenia wojenne, które w Lublinie nie były oczywiście tak dotkliwe jak w Warszawie czy w innych miastach na zachodzie, czy na Polski, czy na północy. To znaczy nie były to straty całkowite, natomiast no nie można powiedzieć, że tutaj zniszczeń nie było. Nawet brama krakowska, jak widać, była tam poważnie
nadszarpnięta na tych górnych kondygnacjach. Mam wrażenie tak naprawdę, że ona ocalała po prostu cudem, ponieważ te naloty, które miały miejsce we wrześniu, ten największy nalot 9 września, który spuszczał bomby taką właściwie linią i od ulicy Narutowicza przez Stare Miasto, tak naprawdę no, zniszczył kilka budynków po sąsiedzku, natomiast ta brama krakowska, będąca symbolem Lublina, cudem ocalała i dzięki temu no, jest to struktura w dużej mierze ciągle oryginalna, to znaczy jest to ta zachowana substancja zabytkowa. Ten link, który tutaj podaję, to jest link do filmu zrobionego przez zachodnią agencję Pathé. Jest to film wstrząsający o oswobodzaniu Lublina, czyli o tym natarciu Rosjan od wschodu, od strony Kalinowszczyzny. Tam jest pokazany też ostrzał artyleryjski miasta, jest pokazane, jak żołnierze wchodzą do miasta, to znaczy jak ta walka w mieście też jest pokazana. Jest pokazany moment wejścia do więzienia na Zamku Lubelskim i to są naprawdę traumatyczne zdjęcia. Jeśli ktoś z Państwa ma taką no, delikatną konstrukcję psychiczną, to ja w ogóle odradzam ten film. Natomiast jeśli ktoś ma ciekawość taką historyczną i jest w stanie pokonać taki traumatyczny widok, to naprawdę polecam, bo jest to niezwykły dokument i mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach warto sobie od czasu do czasu przypominać, czym jest wojna. Zniszczenia, tak jak powiedziałam, były w stosunku do innych miast no, symboliczne, natomiast widzicie Państwo, że wcale nie do końca. Po lewej stronie z tego zdjęcia widoczna jest brama krakowska i ciąg kamienic wzdłuż ulicy Lubartowskiej, czyli to są te kamienice, które zostały zbudowane w przebiegu muru obronnego, średniowiecznego, miejskiego i tutaj te kamienice w większości ocalały. Jedna z tych kamienic, czy dwie, chyba 11 i 7, to są te kamienice, które po wojnie odbudowano, to znaczy one tutaj jeszcze stoją, ale miały naruszoną konstrukcję na skutek tego, że w ratusz, w magistrat, czyli siedzibę dzisiaj prezydenta miasta Lublina, tam uderzyła bomba i ten wstrząs spowodował, że zachwiała się też konstrukcja właśnie tych kamienic i po II wojnie światowej właśnie w latach 50. powstał projekt autorstwa Tadeusza Witkowskiego, lubelskiego architekta, który pracował bardzo dużo przed II wojną światową, w trakcie II wojny światowej i również po II wojnie światowej i te kamienice, szczególnie ta 11, są takim popisem kunsztu architektonicznego Witkowskiego, który potrafił wkomponować w historyczną tkankę, w tkankę zabytkową i w pierzeje kamienic zabytkowych nową strukturę w sposób taki całkowicie niezaburzający tego wrażenia historyczności, natomiast też nienachalnie naśladując historyczną architekturę. W moim odczuciu to dowodzi no, najwyższego kunsztu architektonicznego. I tutaj widać ten kwartał, czy właściwie nawet dwa kwartały, bo na pierwszym planie to, co widzimy, to jest ten kwartał przy ulicy Grodzkiej, dochodzący aż do rynku, bo to jest jedna z pierzei rynku, tutaj po prawej stronie widoczna i ulica Grodzka. Natomiast po drugiej stronie ulicy Grodzkiej, bardziej w głębi, ten zniszczony kwartał to jest cała ta zabudowa, która dzisiaj no, stoi, to zostało odbudowane, tam dzisiaj mieści się na przykład C-Farm, mieści się też jedna ze znanych lubelskich restauracji podająca dobre steki wołowe, także to zostało po prostu odbudowane. Co ciekawe, w tej restauracji, o której mówię, we wnętrzu są gołe ściany jako taki element no, aranżacji tego wnętrza i można tam przy tym steku pooglądać sobie również sposób budowania w tym okresie powojennym i tam wyraźnie widać, że ta odbudowa również
odbywała się w taki sposób, że pozyskiwano z tego gruzu elementy, które można było użyć, pozyskiwano wtórnie cegły, jakieś elementy stalowe i to jest taki, no budowa tej ściany jest taka bardzo taka blizna, no robiono z tego co było i widać było, że robiono też tą odbudowę dosyć szybko, także to jest to główne miejsce zniszczeń. Przy ulicy Królewskiej również tam była zniszczona cała kamienica, też odbudowana przez Witkowskiego i cały ten narożnik wzdłuż ulicy Królewskiej od Bramy Krakowskiej, tam no, kawał tego kwartału też był zburzony, także to są te największe zniszczenia tutaj w okolicach Starego Miasta. No a dalej te bomby padały, Plac Wolności, zburzona ta kamienica, na której miejscu też później postawiono, przy ulicy Wróblewskiego, postawiono cały kwartał zabudowy i bank, i budynek mieszkalny LSS z Połem, i kamienicę, w której kiedyś znajdowała się Cepelia. I kolejne zniszczenia, no to Hotel Victoria, czyli dzisiejszy ten plac przed PDT-em przy kościele Kapucynów, pusty, tego hotelu nie odbudowano, czyli wyraźnie widać, jak te bomby, samolot, który leciał, po prostu zrzucał takim ciurkiem, takim sznurem. Na szczęście no, nie było ich aż tak strasznie dużo. Tutaj te zniszczenia i prawdę mówiąc, mnie to, te zdjęcia niedawno pojawiły się w internecie, one pochodzą ze zbiorów ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN, są autorstwa Edwarda Hartwiga, fotografa, który no, był portrecistą miasta, robił zdjęcia w okresie międzywojennym, bardzo dużo zdjęć w okresie międzywojennym, w czasie wojny i po wojnie, więc to są zupełnie niezwykłe dokumenty, ale one nie były upubliczniane w internecie, w związku z czym były znane tylko garstce osób. Teraz są do oglądania na stronach Teatru NN i jak ja zobaczyłam je pierwszy raz, to pamiętam, że byłam wstrząśnięta, bo nie zdawałam sobie sprawy, że te zniszczenia w obrębie Starego Miasta były tak wielkie. No, wiedziałam o tym, bo czytałam na ten temat, interesowałam się tym, ale jednak jak się to zobaczy, te gruzy, to rzeczywiście no, robi wrażenie. No i pojawiła się bardzo szybko odbudowa. My w Lublinie nie mamy takiej tradycji myślenia o odbudowie Starego Miasta, tak jak w Warszawie, gdzie to jest no, jakaś taka idea Feniksa z popiołów, idea wspólnego narodowego dzieła, odbudowy stolicy, odbudowy Warszawy. To miało też taki ideologiczny wydźwięk, takiego no, dźwigania się z tej tragedii i z tej nicości. I to trochę przytłumiło ten nasz lubelski epizod, natomiast myślę, że tutaj atmosfera musiała być bardzo podobna, tym bardziej, że ta odbudowa najpierw przez kilka lat właściwie niewiele się działo, to znaczy leżały te gruzy, każdy robił no trochę co tam mógł na swój, w jakimś tam swoim zakresie, natomiast w 1954 roku, i to podobno za sprawą Bolesława Bieruta, który pochodził przecież z Polski, pojawiła się taka idea no, takiej kompleksowej odbudowy, takiego dźwignięcia, i miało to związek z obchodami dziesięciolecia PKWN, czyli dziesięciolecia Komitetu Wyzwolenia Narodowego Polski Ludowej, 44-54, no było to w nawiązaniu oczywiście do tego właśnie, że w 44 roku tutaj w Lublinie zawiązał się PKWN, no bo tak jak mówiłam, było to miasto stosunkowo najszybciej oswobodzone i rzeczywiście przystąpiono do tej odbudowy no, z wielką werwą, kierując tutaj duże siły. I to nie tylko siły lubelskie. Jako część tych obchodów dziesięciolecia miała być również centralna wystawa rolnicza, która rzeczywiście została zrealizowana.
odbudowa Starego Miasta i renowacja zamku z przeznaczeniem na cele kulturalne, czyli zamku już miało po no, wielu dziesiątkach lat, prawdę mówiąc to prawie po 150 tak naprawdę latach, jak dobrze liczę, miało zniknąć więzienie i miał on być przeznaczony na cele kulturalne. Czy to wtedy zapadła ta decyzja. Z tą odbudową oczywiście miało się też wiązać zmiana zagospodarowania tych okolic wokół zamku, czyli Podzamcza i tam tego terenu po mieście żydowskim no, nieistniejącym. To zaraz do tego przejdziemy, natomiast tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę na te, dzisiaj powiedzieliśmy, banery, kiedyś to się nazywało po prostu transparenty, które tutaj wywiesili no, budowniczy Polski Ludowej. I tutaj są takie hasła, że załoga ZBM, czyli Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego, przywraca Staremu Miastu jego piękno. Niech żyją budowniczowie Nowego Lublina. I tam dalej jeszcze jest o tym, że krakowskie przedmieście stanie się chlubą Lublina. I to bardzo mnie zawsze urzeka, że w tej takiej trudnej sytuacji i politycznej i takiej no jednak beznadziei tego czasu powojennego, który no ja znam też z opowieści rodzinnych, jako naprawdę czas trudny, czas takiego no po prostu biedy, która była i tak naprawdę dotyczyła wszystkich, to tutaj pojawia się ten motyw odbudowy dziedzictwa architektonicznego i ta tradycja tego, że zabytek to jest coś ważnego w naszej kulturze, ważnego dla naszej tożsamości, ważnego dla narodu, w Polsce trwał bardzo długo. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ mam wrażenie, że obecnie ze wszystkich tych momentów po II wojnie światowej to tak naprawdę chyba najmniejsze znaczenie ma to dziedzictwo architektoniczne czy urbanistyczne, czyli krótko mówiąc zabytki i sama substancja zabytkowa. Oczywiście to się wzięło stąd, że walka o zachowanie Starówki i Zamku Warszawskiego, której no jednym z głównych, jeśli nie głównym bojownikiem był profesor Zachwatowicz, no była naprawdę imponująca i zażarta i jak wszystko w świecie, w każdej epoce są pewne mody i mam wrażenie, że to była pewnego rodzaju moda. Pewnego rodzaju taka moda no bardzo pozytywna, natomiast no, to po prostu było modne i ja to też Państwu dzisiaj udowodnię, że to po prostu było modne. Mówiło się zawsze o tym też, że Polki były zawsze bardzo modne i to dotyczyło właściwie wszystkich okresów historycznych, że były zawsze bardzo dobrze ubrane i zadbane. I nawet mimo tych strasznych czasów różnych, które przeżywały, kobiety bardzo o siebie dbały, bardzo dbały o siebie, żeby być en vogue i żeby no, mieć jakąś taką chociaż namiastkę tej normalności, co dawało im, mam wrażenie, pewnego rodzaju taką godność. I to zdjęcie Hartwiga, które oglądam od kilku dni, no, pokazuje ulicę, prawda? Ludzie idą, jadą wozy. Jedne wozy już na gumach, na gumowych oponach, inne jeszcze na kołach drewnianych. Są rowery. Dużo się tutaj dzieje. Natomiast urzeka mnie ta pani, która stoi tutaj i przytrzymuje sobie okulary takim bardzo filmowym gestem. To jest właściwie, no, to jest to. To jest właśnie ta klasa. Nie wiem, może to jest znajoma Hartwiga, może to jest ktoś nieprzypadkowy na tym zdjęciu, natomiast no, zachwyca tutaj ta jej filmowa postawa. Także szyk ponad wszystko. No, wracam jeszcze do tematów tych smutnych, prawda, bo to jest to samo. Tam szyk i najmodniejsze okulary, a tutaj jest po prostu ciągle ten ziejący dramat tej przestrzeni po mieście żydowskim, której nie ma.
I tak jak w Warszawie ta dzielnica północna zamieszkiwana przez Żydów przed wojną została po prostu zrównana z ziemią, dosłownie, to w ogóle nie jest metafora, tylko po prostu tak było. Tak samo było w Lublinie i tutaj to zdjęcie na dole no, tego dowodzi, że to było morze gruzów i po prostu pustynia, gdzieniegdzie ziejące pustką w okiennice wypalonych domów. Natomiast to zdjęcie na górze pokazuje, że jak to miejsce wyglądało przed wojną. Ono jest robione oczywiście odwrotnie, dokładnie, to znaczy to zdjęcie na dole robione jest od strony Starego Miasta, czyli gdzieś tutaj przy Bramie Grodzkiej stał fotograf i fotografował kościół na Czwartku na wzgórzu. Natomiast zdjęcie górne jest robione dokładnie z perspektywy odwrotnej, czyli fotograf stał na wzgórzu Czwartkowym pod tym kościołem i patrzył w stronę Starego Miasta. Tam zresztą widać dachy i wieże staromiejskie, widać zamek, ale też widać całe to morze zabudowy, kamienic, nawet dwupiętrowych, murowanych, ulice, bardzo zresztą to gęsta zabudowa, widać dach synagogi po lewej stronie pod zamkiem, ogromnej synagogi Maharszala i nie ma. I tego po II wojnie światowej już nie ma. Ta przestrzeń, no to zostało oczywiście zburzone przez Niemców po wywiezieniu Żydów do obozów zagłady, zajęli się po prostu metodycznym burzeniem tego obszaru. I powiem szczerze, że to dla mnie też jest dziwne, z jak niezwykłą taką skrupulatnością i taką zażartością burzono te pozostałości po Żydach. Ponieważ Niemcy jednak byli narodem też bardzo pragmatycznym i takim oszczędnym. I nie oszukujmy się, że te żydowskie majątki były też po prostu przedmiotem pozyskiwania, zysku. To było robione w dużej mierze po prostu dla zysku. A tutaj na tym obszarze ta zabudowa akurat w tej części pomiędzy Czwartkiem a Zamkiem była nie najgorszej klasy. Były to obiekty murowane. Mało tego, przy ulicy Szerokiej były obiekty, które już przed II wojną światową w latach 30. były kwalifikowane jako zabytki, kamienice nawet, które były przez służby konserwatorskie oceniane jako wartościowe. I to tutaj nie było żadnego sentymentu przy burzeniu, jeśli chodzi o tą niemiecką skrupulatność. No i tutaj są zdjęcia autorstwa Tadeusza Rolke, który jest wybitnym polskim fotografem, wybitną osobowością, niezwykle uznany, niezwykle wrażliwy. I on przebywał w Lublinie właśnie na początku, na przełomie lat 40. i 50., w związku z czym fotografował to miasto z tamtego czasu. I tutaj widać, to jest ten sam obszar, który na poprzednich zdjęciach, podobny, natomiast no widać, jak to miasto przysychało. Tak jak żywa rana, która najpierw jest taka dramatyczna i broczy krwią, to już jest ten moment taki, że to przyschło. Już tutaj wydeptano ścieżki nowe, już tutaj zaczęły się dziać jakieś takie, no jak to w mieście, po prostu wracało życie. I rok 54 dla tego obszaru był no, bardzo znaczący. I tutaj moja szanowna koleżanka, historyczka sztuki, również Joanna Zentar, napisała bardzo ciekawe artykuły, które są, też tutaj podaję Państwu link na stronach Teatru NN, opracowała historię tego założenia urbanistycznego, czyli placu zebrań ludowych, dzisiaj zwanego placem zamkowym. Zresztą bardzo znaczącego obszaru dla Lublina i bardzo udanego, to też no, strach powiedzieć, bo to straszne czasy, właściwie wszystko, co w tamtych czasach było stalinowskich, no to właściwie
to nie może być dobre. Okazuje się, że to założenie urbanistyczne jest bardzo dobre i zawsze jako takie było oceniane. Jest bardzo funkcjonalne i bardzo ciekawe estetycznie. Stworzyło takie bardzo ciekawe wnętrze, w którym dzisiaj się zresztą odbywa wiele miejskich wydarzeń, targi staroci tam się odbywają. Jest to takie miejsce przyjazne pod względem tej kompozycji miejskiej. Co tam wykonano? No przede wszystkim na obszarze, który kiedyś był szczelnie zabudowany, zabudował taką uliczną, pierzejową, kamienicami, wygospodarowano plac. I tutaj po lewej stronie widać ten plac już utwardzony. Za chwilę wokół tego placu będą wznoszone ten charakterystyczna taka półokrągła, półkolista pierzeja tych takich kamieniczek budynków mieszkaniowych stylizowanych na zabudowę kamienicową, ale też stylizowanych. One są bardzo, bardzo udany sposób zrobione, nie próbują naśladować. One nawiązują, ale mają swoje cechy. I tutaj jako projektantów wymienia się architekta Mieczysława Kuźmę i architekta Jerzego Brabandera z Miasto Projektu Warszawskiego. I tu mówię o tym właśnie, że nie tylko Lublin się odbudowywał, tylko tutaj były te siły skierowane też centralne. To Joanna dokładnie opisuje w artykule, jeśli ktoś z Państwa ma głód wiedzy, to tam odsyłam. I prace te przeprowadzało Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego ze Szczecina i Zjednoczenie Robót Kamieniarskich z Warszawy. Także tutaj rzeczywiście były siły zebrane. Po prawej stronie natomiast widać ten wiadukt, który powstał w miejscu, które też kiedyś było zabudowane. On prowadzi dzisiaj do Bramy Grodzkiej. Jego w ogóle przed wojną nie było. Tam była taka górka, którą dochodziło się do Bramy Grodzkiej, też czasem nazywana Psią Górką. No tutaj taki przesklepiony przejazd, którym dzisiaj się również w Lublinie jeździ. I wiadukt, jak widać, murowany z cegły, obsypany takimi ziemnymi skarpami, no to dzisiaj funkcjonuje i ma się świetnie. Tutaj widać również nad tym wiaduktem po prawej stronie widać kamienicę, która w ostatnim roku dosłownie przeszła generalny remont i tutaj jak widać też przechodziła generalny remont, a nawet można powiedzieć całkowitą odbudowę, bo ona właściwie została po II wojnie światowej całkowicie odbudowana. Jeszcze widok placu zebrań ludowych, tej płyty, tutaj w głębi też widać taki bardzo znaczący dla Lublinian budynek dawnego PZU, który w ostatnich latach został odremontowany w pewien sposób zatraciwszy te cechy stylowe, bo tam był jest taki charakterystyczny okrągły narożnik i był on wyłożony luksferami. Dzisiaj no niestety to już wygląda inaczej. Widać płytę tego placu zamkowego. No i tutaj już na dolnym zdjęciu rosnące te budynki mieszkalne. To po prostu była mieszkaniówka, natomiast w przyziemiu lokale usługowe. I tak do dzisiaj zresztą to funkcjonuje. Tej architekturze nadano takie cechy stylowe. No pewnie jakoś to się tam mieści w kategorii socrealizmu, natomiast no, wyraźnie widać, że to są te takie klasyczne cechy, szczyty, wysokie dachy, wielospadowe, takie formą nawiązujące do tej architektury tradycyjnej. Mam wrażenie, że to jest taki trochę podobny sposób myślenia, jak w okresie międzywojennym architektura w stylu dworkowym, która też była poszukiwaniem takiego stylu narodowego. Po lewej stronie natomiast widać zdjęcia, to można też zakwalifikować je w kategorii moda ulicy, bo tam jest bardzo dużo kobiet, które pracują przy porządkowaniu tego terenu, przy umacnianiu skarb, przy jakimś tam usuwaniu gruzu, także
To było też realizowane w tak zwanym czynie ludowym, czyli cała ludność odbudowuje ze zniszczeń wojennych swoje miasto. No i efekty musiały być widoczne w 1954 roku. Już tutaj znowu zdjęcie Hartwiga z jego charakterystycznym podpisem. No to zdjęcie wygląda imponująco i to jest trochę, mam wrażenie, taka pułapka tych fotografii z tamtego czasu, ponieważ one, Hartwig był świetnym fotografem, miał doskonałe oko i jego fotografie zawsze mają wielką klasę i to, mam wrażenie, trochę odwraca uwagę od tego takiego tragizmu tamtego czasu mimo wszystko, bo to, co tutaj odbudowano, no to no wygląda po prostu wspaniale, no oszałamiająco, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to jednak były czasy bardzo trudne politycznie i nie dla wszystkich takie wesołe, jakby można po tych zdjęciach sądzić. To zdjęcie po lewej to jest 54 rok, gdzie jak widać, no właściwie to widać, bo tutaj nie ma kominów i to jest taka trochę fasadówka, to znaczy, żeby zdążyć na te obchody tego dziesięciolecia Polski Ludowej, no to starano się skończyć to szybko, w związku z czym zrobiono głównie tą pierzeję od strony placu, a resztę dobudowywano przez kolejne lata. Jak wieści niesie, to w ogóle było robione no, w kilka miesięcy wręcz do tego stanu, także to było no, takie, jak to na filmach się widzi w takim no, zrywie. Taki dzisiaj młodzież by powiedziała, taki challenge. Tutaj też po prawej stronie widać już ten stan taki bardziej zagospodarowany, już tutaj są kominy na dachach, widać, że te kominy już są okopcone, więc już tam życie się toczy w tych budynkach, więc to jest zdjęcie późniejsze, gdzieś tam pewnie z lat, początku lat 60. Natomiast widać, że jeszcze w Lublinie wtedy istniał transport konny z dorożki. I te dorożki wbrew pozorom przetrwały bardzo długo, to znaczy myślę, że do końca lat 60. jeszcze dorożkami jeżdżono i ja już tego nie pamiętam ze swojego dzieciństwa, więc druga połowa lat 70. już na pewno nie było dorożek, ale myślę, że jeszcze 10 lat wcześniej na pewno. Jeśli ktoś z Państwa ma dokładne dane na temat tego, do kiedy w Lublinie jeździły dorożki, to też proszę o napisanie w komentarzu. No i Stare Miasto. Tam ten plac się odbudowywał, Stare Miasto też się odbudowywało. Budowniczowie pracowali za cięcie i tutaj to zdjęcie po lewej stronie, ten budynek ceglany, to jest tak zwany mały pedet, mini-max to się nazywało, czyli te budynki, które znajdują się po prawej stronie, jak się stoi twarzą do Bramy Krakowskiej, wchodząc od strony krakowskiego przedmieścia. No i drugie zdjęcie z wnętrza miasta, już widać, że prace stosunkowo zaawansowane, ale widać tą właśnie pierzeję od strony Bramy Krakowskiej, która no po prostu świeci jeszcze gołymi oczodołami okien. Po lewej stronie też zdjęcie Hartwiga, to już Państwo możecie rozpoznawać sami ten jego charakterystyczny podpis. Bramy Rybnej, odbudowa Bramy Rybnej, która no, nie istniała właściwie od XIX wieku, jak nie wcześniej i została po prostu tutaj jako taki malowniczy element wbudowana i do dzisiaj istnieje. Na tym zdjęciu po prawej stronie za tym kamerzystą widać już łuk Bramy Rybnej i to jest zdjęcie robione już w momencie, kiedy to dzieło tej odbudowy zostało ukończone i pojawili się filmowcy, którzy to filmowali. Ciekawe jest to, że w tamtym czasie, ponieważ to już była ta odwilż, więc można było trochę mówić więcej, można było trochę mówić krytyczniej o pewnych rzeczach, które no, nie zostały zrealizowane w odpowiedni sposób. Jako takie filmowcy czasem stawali się takim jakby sumieniem władzy w imieniu narodu, czyli naród przemawiał przez tych filmowców i wytykał pewne potknięcia. Oczywiście no, bez przesady, w sposób kontrolowany, natomiast powstał taki film
wtedy, być może to jest ten kamerzysta właśnie, który ten film stworzył, o pięknym mieście starym w Lublinie, odbudowanym, kolorowe kamieniczki, attyki, fasady i o tym, co jest za tymi fasadami. I ten film, no, widziałam na YouTubie, natomiast nie mogę go teraz odnaleźć, albo więcej czasu potrzebuję, albo może go już tam nie ma, natomiast to był taki, no, film taki sarkastyczny, że owszem, piękne fasady, a podwórka, obrzydliwe, wiszące jakieś elementy jeszcze zburzone, dzieci, które się wychowują w jakichś takich upiornych warunkach, nie ma kanalizacji, nie ma odpowiednich zabezpieczeń, to jest wszystko takie niebezpieczne, także to jest właśnie też trochę ta propaganda, może nawet nie trochę, to jest po prostu ta propaganda, że wspaniale odbudowujemy i tyle się dzieje, natomiast no nie wszystko było takie różowe jak na tych zdjęciach i mówię to po to, że żeby szczególnie to młode pokolenie miało taką świadomość, że to jest ta siła propagandy. Te zdjęcia pokazują rzeczywistość, która po prostu nie tak wyglądała. I to zawsze trzeba mieć na uwadze. Również no, w ocenie tamtego czasu. Tutaj jeszcze widoki z odbudowy, widać jak to były poważnie zakrojone prace, one dotyczyły odbudowy tych budynków zburzonych, ale też odnowienia właśnie fasad tych budynków starych, w związku z czym tam robiono na przykład nowe te dekoracje zgrafitowe, które do dzisiaj się w Lublinie przecież zachowały i można je podziwiać. Odbudowywano właśnie różne elementy takie architektonicznej dekoracji, czyli na przykład właśnie attyki. Co ciekawe, rzeczywiście w tamtym czasie były ściągane do Lublina takie naprawdę mocne siły różnych pracowników, różnych branż i między innymi przyjeżdżały też takie rzesze artystów, którzy pracowali przy tej dekoracji. Właśnie między innymi na przykład Cybisowie, którzy tutaj ściągnięci zostali i też ich to są dzieła. To też jest mała świadomość tego w Lublinie, a szkoda, bo to jest naprawdę wielka wartość tej dekoracji fasad i o niej pisał na przykład profesor Jerzy Żywicki, wspaniały artykuł, który jest dostępny online, można sobie wygooglować właśnie o dekoracjach fasad Starego Miasta. O, zresztą tutaj podaję link do tych malarskich dekoracji z XX wieku na fasadach kamienic Starego Miasta w Lublinie. I on tam omawia i te dekoracje z okresu międzywojennego, bo wtedy też była taka akcja upiększania Starego Miasta podjęta, i też dekoracje już powojenne. No, jest jeszcze ten temat ulicy Ruskiej, która też no, na skutek tego, że była na obszarze tego żydowskiego miasta, została poważnie zniszczona. Tam też jeszcze do lat 50. prowadzono wyburzenia tych kamienic, które jeszcze stały, bo tutaj przy cerkwi na zdjęciu po lewej stronie na górze widać kamienice, które dawniej znajdowały się przy Ruskiej i one już ich nie ma przecież, one zostały po prostu zburzone. Ulica Ruska też miała wtedy inny przebieg zupełnie, ponieważ nie biegła po tej stronie cerkwi, tak jak dzisiaj, tylko biegła po drugiej stronie cerkwi, w związku z czym no też ten układ miasta był w pewien sposób inny. Po prawej stronie na górze widać zdjęcie, między innymi, na którym jako punkt orientacyjny jest ten zdrój uliczny, ta studnia miejska, która dzisiaj znajduje się na placu PKS-u i też widać no, ten przebieg ulicy Ruskiej, zupełnie nadal inny. No i w tle targ przy Ruskiej, który też zajmował cały taki plac tutaj przy wzgórzu, u stóp wzgórza Czwartkowego, także ogromne targowisko o bardzo starej prowinencji, starym pochodzeniu. Tutaj jak widać chłopi z okolicznych wsi przywozili na sprzedaż produkty rolne końmi. No i po lewej stronie na dole widać już zdjęcie, nowe zagospodarowanie tej przestrzeni, ale na skutek z jednej strony właśnie tego wydarzenia, o którym wspomniałam, czyli tej wystawy rolniczej,
a z drugiej strony to dotyczyło też, no, tam znajdowały się po prostu siedziby różnych też takich przedsiębiorstw państwowych, ale takie siedziby bardzo prowizoryczne. Ta centralna wystawa rolnicza to było też wydarzenie, które zapadło w pamięć Lublinian, zapadło w pamięć dzieci. Członkowie mojej rodziny, którzy w tamtych czasach byli dziećmi, to wspominają jako wydarzenie fantastyczne, fenomenalne, naprawdę takie robiące wrażenie. Tam były maszyny rolnicze, były zwierzęta, były ogromne ciągniki, jakieś takie no, popisy tej myśli rolniczej, tej mechanizacji rolnictwa, która wtedy była taka bardzo modna, przecież to jest czas też tego hasła kobiety na traktory, więc to był taki zryw. No i tutaj też widać, że jak ciekawa była architektura tych pawilonów. To był po prostu no, taki powojenny modernizm. One były jak to pawilony wystawowe w konstrukcji takiej lekkiej, głównie drewniane. Więc no, no bardzo ciekawe. Jest to też warte analizy i taki zupełnie wyparty fakt z historii naszego miasta. Myślę, że warto nad tym posiedzieć i to popracować, bo to może być bardzo ciekawe. Tutaj po prawej stronie akurat jest taki pawilon lasów państwowych. Jest hasło na tym portyku lasy bogactwem narodu. Także no tak. Przepraszam, przewinęłam za dużo. O, i tutaj jeszcze te obchody właśnie tego dziesięciolecia Polski Ludowej i ta wystawa rolnicza. Tutaj zresztą po lewej stronie widać taki napis, który taki trójwymiarowy, który był ustawiony przy Placu Zamkowym Rolnictwa. Widać również wnętrze dziedzińca zamkowego, gdzie były takie socrealistyczne rzeźby rozstawione. Też na stronie Teatru NN tutaj podaję link do tych zdjęć, bo to są zdjęcia właśnie ze zbiorów Teatru NN. Tam są takie zbliżenia też tych rzeźb, widać, że tam są właśnie i żołnierz, i robotnik, i jakiś tam rolnik, i wszyscy razem idą budować tą ojczyznę. No taka typowa socrealistyczna narracja i tutaj na dole widać też właśnie ten czas tej wystawy i jak dużo ludzi odwiedzało tą wystawę. Oni byli oczywiście tam no, delegowani przez swoje zakłady pracy, jak to w Polsce Ludowej, no wszystko było na hura i raczej niedobrowolnie. Natomiast myślę, że też jednak była w tym jakaś taka pozytywna energia, chociaż no strach to powiedzieć, bo tak jak mówiłam na początku, to są czasy bardzo dwuznaczne. Natomiast no, wiem, że ci, którzy wtedy żyli, niektórzy też wspominają te czasy z jakimś sentymentem. No i rok 55 dla Lublina był znaczący ze względu na to, że debiutowała wtedy grupa Zamek. Tak jak wcześniej powiedziałam, właśnie w czasie tej odbudowy w tym 54 roku zapadły takie decyzje, że Zamek Lubelski, czyli ta siedziba królewska później od początku XIX wieku przeznaczona na więzienie i będąca więzieniem aż do 54 roku, no miała przestać być więzieniem, natomiast miała zacząć pełnić funkcję siedziby różnych kulturalnych instytucji. Jak wiemy dzisiaj, znajduje się tam Muzeum Narodowe w Lublinie ze wspaniałą ekspozycją odnowioną dosłownie no, chyba rok czy dwa lata temu. Imponująca ekspozycja prezentująca również imponujące zbiory. Natomiast no, wcześniej mieściło się tam Muzeum Lubelskie, a w tych latach 50. Miejski Dom Kultury, który też do dzisiaj przecież ta instytucja istnieje, jest bardzo znacząca dla życia kulturalnego miasta. I ten MDK przygarnął tą grupę Zamek, która była złożona ze studentów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studentów historii sztuki. I to jest bardzo znaczące dla mnie również, bo ja jestem absolwentką tego wydziału, jestem historykiem sztuki i wielu moich kolegów też bardzo czynnie dzisiaj uczestniczy w życiu tym kulturalnym i takim intelektualnym miasta, w związku z czym tutaj no, my jakoś lubimy czuć się spadkobiercami tej tradycji. I te zdjęcia, które tutaj widać, wykonał już wspomniany Tadeusz Rolke, który też kręcił się przy historii sztuki, przez pewien czas nawet studiował właśnie historię sztuki na KUL-u i zawsze z tym aparatem fotograficznym w ręku. I tutaj już są zdjęcia wykonane późno, właściwie już w czasie, kiedy ta grupa Zamek no już tak naprawdę chyba nie funkcjonowała w 1962 roku, kiedy wyniesiono w przestrzeń miasta Lublina pracę Jerzego Durakiewicza i młodzież trzymała je właśnie na tle różnych przestrzeni miejskich, różnych wnętrz miejskich, bardzo ciekawe, bardzo oryginalne i takie bardzo lubelskie. To jest coś, z czego Lublin naprawdę powinien być dumny, ponieważ grupa Zamek to naprawdę wybitni artyści. Oni najpierw jako studenci, którzy się bawili w kawiarniach i słuchali jazzu i palili papierosy i pewnie sporo pili, to najpierw no, prowadzili życie studenckie z tym elementem artystycznym, a później wielu z nich naprawdę wyrosło na wybitnych artystów, którzy też byli doceniani na tej arenie takiej nawet poza polskiej. I kilka pań tutaj było krytyczkami sztuki wybitnymi, także naprawdę to towarzystwo, którego, z którym no chciałoby się przebywać i takim spiritus movens, o czym wspominają ci dawni członkowie tej grupy, całego tego takiego fermentu artystycznego był profesor Jacek Woźniakowski, który wykładał na KUL-u i zajmował się sztuką współczesną i on pokazywał różne drogi właśnie swoim studentom, w jakim kierunku można iść. Takie wspomnienia, zresztą jest świetny artykuł na ten temat Małgosi Domagały, mojej koleżanki, też historyczki sztuki, która jest również dziennikarką i ona w Gazecie Wyborczej napisała świetny artykuł, taki monograficzny na temat grupy Zamek, odświeżając ten temat w przestrzeni lubelskiej, no dosłownie chyba rok temu. Bardzo polecam, tutaj zamieszczam ten link. I tam właśnie ci młodzi wspominają, że to był naprawdę taki no, bardzo wyjątkowy dla nich czas. Tutaj te daty to już omówiłam. No a jeśli mowa o tym życiu studenckim, no to oczywiście to można mówić bardzo szeroko, natomiast no, trzeba wspomnieć o tym, że to był czas też tej muzyki, która była taka naprawdę zalewająca te środowiska młodzieżowe i taka zalewająca też ich wyobraźnię. Była to muzyka zgniłego zachodu, nie do końca popierana przez władzę, uważana za no, taką siejącą jakiś zamęt i zgorszenie. Natomiast no, młodzież to kochała i szalała w rytmach jazzu. I tutaj no, kilka takich adresów w Lublinie, gdzie ta grupa Zamek się bawiła, to zresztą Gosia Domagała w swoim artykule właśnie podaje, między innymi słynna Nora, w której przesiadywano przy krakowskim przedmieściu 32, o której chyba każdy, kto gdzieś tam w świecie artystycznym Lublina bywał, to gdzieś te opowieści słyszał. I tutaj też fragment z tego artykułu, gdzie jest opisane, że jedna z członkiń tej grupy Zamek ubierała się w spodnie, w kratkę i to już było skandaliczne, to było dowodem takiego właśnie nonkonformizmu, takiego buntu. I na zdjęciu jest Jerzy Ludwiński właśnie z tej grupy Zamek, no jakaś taka scena, jak widać, studencka, wszyscy studenci chyba takie sceny
za sobą mają z życia studenckiego, natomiast no, nie każdy stworzył nowy kierunek w sztuce. No i trzeba wspomnieć też o modzie tego czasu. I to jest właśnie to, od czego zaczęłam, że czasy są różne, są trudne, są bardzo trudne, są straszne. Historia Polski obfituje w takie dramatyczne sytuacje, natomiast w modzie kobiecej zawsze Polki się lubowały i zawsze ta moda właśnie była takim, czasem mam wrażenie, że takim elementem po prostu właśnie takiego podtrzymywania jakiejś swojego takiego morale, takiej godności. I to też kobiety polskie, mam wrażenie, że na tle innych kobiet europejskich wypadają no, jako takie bardzo duże twardzielki, bo u nas no, było jednak wiele wojen, na których po prostu mężczyźni spędzali dużo czasu, a nawet i wieczność, w związku z czym te kobiety szybko musiały jakoś taką niezależność i zaradność otrzymać. I tutaj jak moja mama oglądała tą prezentację, to powiedziała, ale tu podpisz, że to jest Teresa Tuszyńska, to była naprawdę, to była dziewczyna tamtych czasów, to była też skandalistka, to była też dziewczyna, która łamała wszystkie schematy i powiem szczerze, że jak się patrzy na jej przepiękną buzię z regularnymi takimi dziewczęcymi rysami i szczupłą taką dziewczęcą sylwetkę, naprawdę trudno sobie wyobrazić, że to jakaś skandalistka. Zresztą to modelka i aktorka, ale amatorka, taka dziewczyna, która trafiła do tego świata zupełnie nie poprzez przyuczenie, tylko poprzez pewne warunki zewnętrzne i takie osobowe. To zresztą świetna aktorka grająca w wielu wybitnych filmach i też w tych gazetach, które ja tutaj Państwu pokażę, ona bardzo często pojawia się, jej twarz, ona była takim rzeczywiście no, wyznacznikiem tej modnej w tamtym czasie urody. I tutaj kilka przedsiębiorstw takich, które zajmowały się kreowaniem mody w tamtych czasach, w tych latach 50. wypisałam. Oczywiście to nie są wszystkie, natomiast to są te, które udało mi się tutaj wyłuskać z takiego rocznika. Właściwie to nie jest rocznik, tylko to jest czasopisma modowe zszyte i oprawione w taki jeden tom. Zresztą dostałam ten tom kiedyś od mojego serdecznego znajomego, który podarował mi to jako rzecz jego mamy. W związku z czym jego mama była krawcową i z tego po prostu korzystała jako takiego no, materiału do tego, żeby być właśnie en vogue cały czas. Także Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Państwowy Przemysł Odzieżowy, Telimena, łódzkie przedsiębiorstwo i Moda Polska słynna, o której akurat bardzo dużo w ostatnich latach napisano ze słynną Jadwigą Grabowską na czele, to też można sobie na ten temat sporo poczytać. I tutaj jeśli mowa o modzie, no to też trzeba tak mówić bardzo szeroko, kulturowo, ponieważ moda zawsze dużo bierze z tej takiej kultury popularnej. I dlatego na przykład przywołuję tutaj jako jedno naprawdę z kilku czy wielu w tamtym czasie takich osób, które wyznaczały trendy, tak dzisiaj powiedzielibyśmy, była trendseterką. Brigitte Bardot, która no, wykreowała bardzo wiele takich rzeczy, które się przyjęły powszechnie na zachodzie Europy, w Ameryce, ale też i za żelazną kurtyną i w tych strasznych czasach również stalinowskich. I tutaj kilka takich rzeczy wynotowałam, pewnie Państwo potraficie wymienić więcej, natomiast to, co dla lat 50. wczesnych było bardzo charakterystyczne, to właśnie o ten typ sukienki, którą ona tutaj ma, czyli taki dekolt albo tego typu, albo taki włódkę wycinany, bardzo mocno zaakcentowana talia, ściągnięta takim szerokim paskiem często i spódnica na wielu halkach, taka spódnica, krynolinka,
taka z długości za kolano, no dosłownie to, co tutaj Brigitte Bardot prezentuje. Gdyby ona wstała, to nie widać by było tej konstrukcji i tych halek, a tutaj akurat świetnie to widać i widać, że są to halki takie z cienkiego tiulu czy jakiegoś batystu, który musiał być pewnie krochmalony, żeby to utrzymywało taką, no, taką strukturę i objętość. Brigitte Bardot wylansowała też bikini. Tutaj napisałam w nawiasie, że bikini zostało potępione przez papieża Piusa X w 1951 roku jako rzecz zupełnie nieprzystojna. Bikini, czyli kostium kąpielowy dwuczęściowy składający się ze stanika i majtek. Zresztą majtek jak na dzisiejsze czasy mocno zabudowanych, a stanika takiego właśnie typu bardotka, czyli bez ramionczek, tylko taki stanik samonośny z fiszbinami, który też tak podawał biust do przodu. Też Brigitte Bardot zawdzięczamy baleriny w tym takim obiegu poza baletowym, bo baleriny, czyli buty takie na płaskiej, zupełnie podeszwie z okrągłym noskiem i okrągłym wycięciem, bardzo wygodne buty, powszechnie noszone. Ona też kochała paski i te wszystkie paski takie typu Jean-Paul Gaultier, czy tak jak tutaj na sukience, to też w latach 50. było bardzo modne i to się jeszcze pojawi. No i tutaj kilka takich widoków z tego, fotokopii, które zrobiłam z tego mojego supercennego zbioru tych czasopism z lat 50., wczesnych lat 60., między innymi tutaj 56. rok, paski, znowu widzimy paski i tutaj widać ten właśnie dekolt w łódkę, taki dość płytki, to znaczy nie jest to takie jakieś bardzo duże wycięcie. Tutaj też bardzo ciekawe w tych gazetach są opisy tej mody, ponieważ jakbym miała powiedzieć to, co najbardziej różni modę na przykład tamtego czasu od współczesnej, to bym powiedziała, że kunszt krawiecki. To było wielkie krawiectwo. Te suknie były szyte przez doskonałych krawców. I nawet jeśli były sprzedawane w tych takich przedsiębiorstwach masowych, to jednak każda z tych sukienek była szyta przez krawcową, w związku z czym wykwalifikowaną, w związku z czym to była konstrukcja, taka konstrukcja wręcz architektoniczna, ze znajomością właściwości materiału, wiedzą jak on będzie się układał, czy jest sztywny, czy jest lejący, w jaki sposób układa się ten splot, żeby uzyskać odpowiedni efekt, jak skonstruować, dobrać do sylwetki ten strój. Zresztą to widać, że ta, jak tutaj napisano, skromna przedpołudniowa sukienka z tkaniny bawełnianej, to naprawdę no jest, myślę, że do uszycia jednak no, niełatwe. Tutaj trzeba rzeczywiście się na tym znać. Natomiast też jest tak, że w tamtych czasach zarówno moja babcia, jak i moja mama potrafiły szyć. Znaczy moja mama w tamtych czasach była zupełnym pacholęciem, natomiast w czasach, kiedy ja byłam mała, to moja mama potrafiła mi uszyć sukienki. I jak się pytałam mamy, a jak to jest możliwe, że ty umiesz tak dobrze uszyć, to ona mówiła, bo mnie nauczono tego w liceum. Także to jest też zastanawiające i mam wrażenie, że to są jakieś takie jeszcze prądy tej pedagogiki Steinera, która mówiła o tym, że trzeba po prostu wykonywać prawdziwe prace, czyli pracować, dzisiaj by się powiedziało, metodą projektową i uczyć się można nie tylko geometrii na papierze, ale można też geometrii przestrzennej na szyciu stroju. Więc tutaj 56 rok, znowu 56 rok, to są świetne te opisy, to są w ogóle takie jeszcze kategorie tych sukienek, to dzisiaj w ogóle już nie funkcjonuje, że są sukienka sportowa, czyli taka, tak jak tutaj te po lewej stronie, to są sukienki sportowe, które no, są do takiego uprawiania, używania w czasie rekreacji, czyli idziemy na spacer, idziemy
na jakiś tam do lasu, no nie służy to do uprawiania jakiegoś sportu typu fitness dzisiejszy. I to jest taka nomenklatura jeszcze mocno przedwojenna, bo przed wojną tak się określało właśnie takie, dzisiaj powiedzielibyśmy casual raczej na to. Też świetne rysunki, które no, pozwalały też konstruować tym projektantom na papierze te modele, więc tutaj tą linię widać od razu, ten zaznaczony mocno pas, ale płaszcz taki już prosty, kurtka prosta, te charakterystyczne kołnierze takie wykładane albo stójki. Tutaj też fenomenalne zdjęcia, to jest akurat zdjęcie po prawej stronie autorstwa Tadeusza Bilińskiego, który był wybitnym fotografem pochodzącym z Lwowa, zresztą uznanym na świecie również i widać, jak to jest doskonale zrobiona fotografia, ale też jak szykowna niezwykle jest ta modelka i tutaj też jest opis, że jest to kostiumik garsonka z wełny. I to słowo garsonka, dzisiaj mam wrażenie, że to już też się nie pojawia, ale nazwa pochodzi od garçon, czyli chłopiec po francusku, czyli garsonka to jest coś takiego z mody męskiej, czyli jakoś wyewoluowało z garnituru męskiego, bo jest to góra i dół, marynarka, no i tutaj akurat w wypadku tej garsonki jest spódnica. Opis jest naprawdę po prostu poetycki zupełnie i to jest z kolekcji Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Zdjęcie zresztą zrobione w zoo w Warszawie. Tutaj znowu kilka tych fasonów płaszczy również, które w 1956 były modne. I tutaj trochę nawiązanie do tego, do czego mówiłam celowo. Te zdjęcia wybrałam, ponieważ one pokazują modelki, pokazują te wspaniałe suknie, na przykład suknia okroju princess albo suknia wizytowa o podwyższonej linii talii z jedwabiu w różowo-czarne paski, rękawy kimonowe, tył ozdobiony szeroką, równą szarfą, model z kolekcji Państwowego Przemysłu Odzieżowego. I tutaj równie poetyckie opisy przy samochodzie Syrena tych obiektów. Zresztą tu też jest Tuszyńska po prawej stronie i też zdjęcie Tadeusza Bilińskiego. Natomiast wszystkie te panie pozują na tle obiektów zabytkowych. Zabytkowych. Po lewej stronie jest ze Starówki Warszawskiej już po odbudowie, po renowacji z tymi charakterystycznymi szyldami, które i w Lublinie były takie kowalskie roboty stylizowane na takie archaiczne, średniowieczne szyldy i też modelka stoi w tym anturażu vintage. Natomiast po prawej stronie mamy Wawel i zdjęcie po prostu w Krakowie, no i syrenka, samochód od 1957 roku produkowany, także tutaj pokazany jako zupełnie jakiś w ogóle fenomen i ostatni krzyk mody. Spodnie, tam czytaliśmy fragment z artykułu Gosi Domagały, że jedna z tych dziewczyn z grupy Zamek nosiła spodnie w kratkę i to już było wystarczająco wstrząsające, żeby uznać, że to no już kompletna awangarda, a tutaj jak widać, no przecież państwowe gazety polecają spodnie dla pań, więc to też było takie bardzo postępowe, jak widać w tych czasopismach i tutaj są spodnie różnych typów i pośrodku te spodnie ochrzczone mianem rybaczki. I jeszcze jak ja byłam mała, to tego zwrotu rybaczki używało się właśnie do takich przykrótkich spodni w nawiązaniu no, do tej funkcji, że jak się idzie na ryby, to czasem trzeba wejść do wody i lepiej mieć wtedy krótkie spodnie albo trzeba je zawijać, więc tutaj takie spodnie rybaczki o takim fasonie, dzisiaj to chyba chino najbardziej by się nazywało, czyli taki szerszy na górze, zwężający się ku dołowi nogawka z takim pęknięciem charakterystycznym. I po lewej stronie też spodnie, jak widać, damskie z kieszeniami takimi nakładanymi i szerokim mankietem u dołu, a po prawej stronie kostium.
taki kombinezon, czyli góra z dołem i również to się wtedy nosiło. Moda męska, tutaj tylko jedno zdjęcie mody męskiej zamieszczam, ponieważ przeczytałam w tej gazecie, że moda jest głównie dla kobiet i to kobiety ubierają się dla siebie i dla innych kobiet. To przeczytałam w gazecie z 1956 roku. No ale jak widać, panowie też mieli swoje desenie i takie kroje charakterystyczne, ten wykładany kołnierz lat 50., taki a la słowacki. I lato 58 roku, tutaj no to porażające bikini i o ile dla papieża to było no, jakieś takie wstrząsające i bezwstydne, tak dla tego socjalistycznego państwa no, musiało być takim po prostu jakimś takim objawem postępowości, wyzwolenia kobiety, takiej jakiejś emancypacji i ona najpierw na tym traktorze, a później w tym kostiumie na tej plaży, jak rozumiem. Natomiast tutaj jest też ciekawe, że na przykład model ten taki bladoróżowy numer jeden nazywa się Sex. To nazwa kompletu plażowego domu mody Telimena, suknia z białego rypsu i tak dalej, a też bardzo fajnie jest ten punkt numer dwa, to jest wygodny trzyczęściowy kostium plażowy z barwnego kretonu, model z kolekcji Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, trzyczęściowy model, czyli jest kostium kąpielowy i do tego jest taki no, zestaw spodnie rybaczki i bluza z wykładanym kołnierzem właśnie takim typu słowackiego, z bardzo ciekawym zresztą deseniem. Tutaj też jak z mamą to konsultowałam, to mama mi powiedziała, tylko musisz powiedzieć, że to tam nie było nic elastycznego. I problemem tego typu ubrań było to, że one były szyte z płócienka. Ewentualnie mogło być coś robione, no jeśli dzianina, to robione na drutach, no takie typu sweter. Natomiast no, tutaj nie było tych elastycznych materiałów typu na przykład lajkra czy jakiś elastan, czyli to wszystko miało, głównym problemem tego była taka przystawalność do ciała, no i w wypadku kostiumu kąpielowego, no jednak schnięcie, to schło dość, no inaczej niż kostium taki z tkanin sztucznych. Także tutaj dopasowanie do sylwetki wszystkich tych ubrań, to był naprawdę taki podstawowy problem krawiecki, jak to rozwiązać, żeby do jednak kobiecej sylwetki, a przecież kobieta tylko pozornie jest zbudowana tak samo, każda, ponieważ każda jednak ma inne wymiary, inne te relacje obwodów, w związku z czym no rzeczywiście krawiectwo miało głęboki sens wtedy, bo to się nie dopasowywało niejako automatycznie, tylko trzeba było do każdej sylwetki to dopasowywać. Tu jeszcze 58 rok i różne sposoby takiego konstruowania tych staników plażowych i to też ciekawe, bo to są takie, no takie pomysły, mam wrażenie właśnie do zrealizowania samemu dość łatwo, wręcz z chustki przyszyty tunel, wciągnięty sznureczek i bardzo fajnie można zrobić taki stanik bikini, myślę, że i dzisiaj to by się fajnie sprawdziło i tutaj są jeszcze shorty, które mają nogawki, w nogawkach wszyty taki gumka, która powoduje, że się robi takie marszczenie. Można też jakoś tam regulować tą długość nogawki, także no, były to pomysły takie naprawdę ciekawe. Tutaj kilka modeli też z 58 roku, różnych tych sukienek. Widać, że większość z nich ciągle jest właśnie na takiej jednak halce i to jest takie mocno marszczone. I jeszcze w latach 60. na początku ten typ tej sukienki się utrzymuje. Na przykład właśnie Teresa Tuszyńska nosi taką sukienkę w słynnym filmie Do widzenia do jutra, gdzie gra z Cybulskim. Jest właśnie w takiej spódnicy. No i 59 rok, tu w ogóle numer tego czasopisma Moda, w ogóle fenomenalny pod względem estetycznym i to rzeczywiście, no to zdjęcie po prawej stronie to jest w ogóle z punktu widzenia takiej
estetyki czy takiej wartości artystycznej, po prostu wybitna fotografia modowa. Załączam tutaj też taki esej wstępny odnośnie charakterystyki mody w tej jesiennej w 59 roku, bo to też warto przeczytać. I jak widać na załączonej ilustracji, zmniejszy się długość, czyli pójdzie wszystko ku górze. I ten numer z 59 roku, no, rzeczywiście zawiera wybitne fotografie i tutaj widać i płaszcz, i suknie wizytowe. I tutaj też pojawią się te kategorie takich ubrań, których dzisiaj no, chyba nikt w szafie nie ma sukni wizytowej, za chwilę sukni koktajlowej, później kostiumików i tutaj każda z tych kreacji była na inną porę dnia i inną okazję, czyli na innego rodzaju przyjęcie się idzie w sukni wizytowej, a na inną okazję w sukni koktajlowej. Kostiumik no, też służy do zupełnie innych celów, a do jeszcze innych celów bluzy takie sportowe. I tutaj też już widać, jak ta moda sportowa wkracza również do mody kobiecej poprzez między innymi właśnie spodnie. No i tutaj taki fragment zatytułowany Plecy, 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 plecy. Jest fragment o tym, że wbrew pozorom ładne plecy i ramiona są bardzo rzadkim zjawiskiem. Ile wystających łopatek i przygarbionych pleców możemy zauważyć podczas jednego wydekoltowanego wieczoru. No i cały taki esej potępiający i do tego dołączony jest zestaw ćwiczeń, co robić, żeby sobie te ładne plecy wypracować. Także jak widzimy, 59 rok, a sposób myślenia o kształtowaniu sylwetki całkiem podobny do współczesnego. Również moda dziecięca była przedmiotem no, takiej wykładni oficjalnej i tutaj widać ubrania dla dzieciaczków i moda młodzieżowa. Tutaj krótka charakterystyka, że kolorowo, wesoło, wzorzyście i wygodnie i modnie chce ubierać się młodzież, no i kilkanaście modeli wiosennych. Jak widać, znacznie dla młodzieży takich skromnych, nie wydekoltowanych, nie na ramionczkach, tylko takie rzeczy bardziej eleganckie, mniej frywolne, mniej strojne. Też w tych gazetach i był taki zawsze strony dotyczące dzianin, czyli kategoria zrób to sam i to trochę już zdaje się objawiało też taki problem, no, że wiele z tych rzeczy, owszem, pojawiało się jako propozycje tych państwowych domów mody, no ale z drugiej strony raczej trzeba było to kombinować samemu, to znaczy albo u krawcowej szyć, albo w wypadku dzianiny można było robić to samemu na drutach. I to też jest taki chyba polska specyfika, że Polki zawsze świetnie robiły na drutach. I no jak widać od lat 50. do niemalże współczesności, bo zarówno moja teściowa, jak i moja mama, jak i moja córka potrafią robić na drutach i na szydełku naprawdę niezwykłe rzeczy. Także w czasach tych kryzysów, które potem nadeszły lat na przykład 80., kiedy po prostu nic nie było w sklepach, to wiele kobiet po prostu zaspokajało te potrzeby modowe no, własnymi wyrobami. Można by też mówić dużo o kosmetykach, o firmach państwowych, które wtedy funkcjonowały, no ale to jest już chyba na inny wykład temat. Myślę, że też bardzo ciekawy. Jak widać i kremy, i kredki, i wody toaletowe produkowała Lechia w Poznaniu. No i oczywiście, tak jak już tu rozpoczęłam dywagację na temat tego dziewiarstwa domowego, no to moda ulicy była zupełnie czym inna niż ta moda proponowana przez tych państwowych dyktatorów mody. Oczywiście, jak widać po paniach po lewej stronie, no zdecydowanie starano się nadążać pod względem długości spódnicy, wysokości obcasa czy fasonu torebki za tymi trendami. Natomiast no, w większości radzono sobie no tak samodzielnie w tych tematach,
Natomiast no, rzeczywiście dość szykownie. I tutaj moda ulicy Kunickiego, już moje zdjęcie z archiwów rodzinnych. Zdjęcie też ciekawe, dlatego że no, to są wczesne lata 50. i w tle widać budynek, w którym przez lata przy Kunickiego mieściła się księgarnia. Jest to taki budynek modernistyczny z tym takim okrągłym narożem. No i na pierwszym planie para, mama z córeczką w strojach szytych u krawcowych, nawet tutaj żakiecik zapinany na takie guziczki tak zwane obciągane, czyli pokryte tym samym materiałem co reszta stroju. No i dla dzieci to w ogóle dużo szyto właśnie w domach, między innymi tutaj ta sukieneczka taka marszczona z kontrafałdami. No i na koniec jeszcze o filmie polskim, bo właściwie tą historię kultury, takiej popkultury bardzo łatwo jest prześledzić na filmach. I zarówno dla okresu międzywojennego, to jest świetny dokument do analizowania mody, czy projektowania wnętrz, czy architektury, tak samo jest po wojnie. I wyraźnie widać, że te filmy z pierwszej połowy lat 50. to były filmy takie mocno ideologiczne, czyli takie w tym nurcie oficjalnym, państwowym, jednak bardzo mocno poruszające problemy takie wojenne i tuszpowojenne, czyli na przykład film Przygodę na Mariensztacie, który dzieje się w czasie odbudowy Warszawy i właśnie jest taką promocją tej kobiety, która też może przyjeżdża do Warszawy i po prostu tam robi, można powiedzieć w cudzysłowie, jakąś karierę jako robotnica, nie musi być tylko żoną przy mężu. To jest pierwszy polski w ogóle film kolorowy. Natomiast bardziej dramatyczna jest fabuła Piątki z ulicy Barskiej w reżyserii Aleksandra Forda, która dotyczy no, takich problemów moralnych właśnie ludzi, którzy mają no, takie problemy moralne i osobowościowe na skutek uszczerbku takiego psychicznego, jakiego doznali też na wojnie. I to jest no, takie oczywiście dramat. Wszystkie te filmy są w ogóle dostępne w internecie, więc można je oglądać wiele razy i sobie różne rzeczy analizować, między innymi również modę. No i początek lat 60. i ta taka druga połowa lat 50. już przynosi właśnie ta odwilż, przynosi taką zmianę i pojawia się takie kino już pod koniec lat 50. dotyczące problemów młodzieży, ale takich rzeczywiście młodzieżowych, czyli już odrywa się od tej martyrologii wojennej, od tych zakazanych piosenek, od tej odbudowy, tylko pojawiają się takie już no, takie dramaty psychologiczne, że coś dzieje się między młodymi ludźmi, tam oczywiście to są pełne napięć, ale takich no, problemów między chłopakiem a dziewczyną, czasem z jakimś rzeczywiście takim silnym podkładem jeszcze traum wojennych, no ale jednak tutaj już chodzi o modę, chodzi właśnie o muzykę i film Do widzenia do jutra też dostępny w internecie, bardzo polecam i mówiłam, że ten zlot młodzieży, który odbył się w 1955 roku w Warszawie, wywarł wpływ na modę. I tutaj widać właśnie Teresę Tuszyńską, która, tak jak mówiłam, była niesamowicie popularną modelką i aktorką i ona ma na głowie kapelusik stylizowany na takie kapelusze chińskie czy wietnamskie. I myślę, że to jest bezpośrednio taka pochodna właśnie tej inspiracji tą różnorodnością młodzieży z całego świata, która się tam zjechała do Warszawy 5 lat wcześniej. No i nie można nie wspomnieć też o filmie Niewinni czarodzieje, który jest wczesnym filmem Wajdy i on dotyczy takiej awangardy właśnie muzycznej związanej z jazzem, tam jest zresztą muzyka komedy. Tutaj widać też na gdzieś w jakimś kadrze zdjęcie dzieła sztuki awangardowej Miro.
W związku z czym no, taka młodzież szalejąca i trochę to już jest wszystko w takim też takiej kontestacji rzeczywistości, takiej sartrowskiej, czyli takiej, no, że trochę takiego właśnie cynizmu, takiego nihilizmu, takiego zagubienia w życiu. Także bardzo polecam kino jako takie do takich analiz, bo no, ono jest taką soczewką pokazującą pewne zjawiska. Trzeba też wspomnieć o tym, że Picasso wywarł duży wpływ na w ogóle modę i design tego czasu, ponieważ Picasso pojawił się w 1948 roku, pierwszy raz w Warszawie, wtedy zostawił w jednym z mieszkań na kole taką pamiątkę na ścianie, słynną syrenkę, zaginioną zresztą, nie wiadomo co się z nią stało, ktoś ją zamalował już po syrence. I też pojawił się drugi raz w 1961 roku na zjeździe intelektualistów we Wrocławiu i tam narysował takiego gołąbka pokoju. I pomiędzy tym 1948 i 1961 widać bardzo duży wpływ tej stylistyki wylansowanej przez Picassa. Nawet to się nazywało te takie produkty designu tamtego czasu Picassy, czyli różnego rodzaju printy na tkaninach, takie abstrakcyjne, takie trochę jakby patykiem pisane. Też tutaj widać taki produkt ceramiczny zaprojektowany przez Picassa, takiego indyka. I to, jak wiadomo, też wywrze wpływ na ceramikę polską, robioną przez polskich projektantów, między innymi Lubomira Tomaszewskiego, tutaj te słynne figurki produkowane w Ćmielowie, te różne dziewczyny tamtego czasu, ale też i taka arabka charakterystyczna, bardzo piękna. No i różne printy na tkaniny. Te zdjęcia pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Galerii Wzornictwa Polskiego. Warto odwiedzić tą galerię, bo tam wszystko to można świetnie sobie pooglądać i przeanalizować i są też również takie próbki tych charakterystycznych printów na tkaniny. No i na koniec akcent z wczesnych lat 50. Babcia Wanda z koleżanką w dusznikach zdroju w sanatorium. To też jest takie symptomatyczne, bo my patrząc na tą modę, patrząc na to kino, właściwie trochę się zapomina o tym jednak, jakie to były czasy i te sanatoria były oblegane przez ludzi, ponieważ ludzie byli niedożywieni w czasie wojny, ponieważ ludzie byli chorzy na różne przewlekłe choroby po wojnie i tutaj moja babcia znalazła się w dusznikach dlatego, że był tam mój dziadek, który przebywając w Oflagu przez 5 lat wrócił do Lublina w 1946 roku. Pobrali się w 1948, natomiast leczył między innymi początki gruźlicy, także to były właśnie takie czasy, czasy z jednej strony odradzającego się powojennego życia, a z drugiej strony toczących się ludzkich różnych dramatów i problemów. I tą refleksją właściwie chciałam zakończyć ten wykład. I to, co mogę jeszcze na koniec powiedzieć, to myślę, że te lata 50. to jest naprawdę fascynujący okres do zgłębiania pod względem również sztuki, która się w tamtym czasie rodzi, tej sztuki awangardowej, właśnie designu, ale też i takiego nowoczesnego sposobu życia. Także dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o komentarze pod filmem, bardzo chętnie je przeczytam i odpowiem. I do zobaczenia.